ewidentnie słucha, no ewidentnie zainteresował się Algorandem. No więc dla mnie jest to bardzo fajne rozwiązanie. Stoi za nim... Temu drugiemu nie za bardzo się spodobało. Stoi za tym rozwiązaniem ileś tam ważnych venture capital. Zapping, pooling, staking, generowanie stablecoina, pożyczanie, to wszystko daje nam AlgoFi zbudowane na Algorandzie. Witam Was bardzo serdecznie. Ostatnio trochę klikałem sobie w AlgoFi'a. Bardzo fajne rozwiązanie, wydaje mi się, że intuicyjne, generujące yieldy zarówno gdy pożyczamy, bądź gdy gdy zaciągamy pożyczkę, bądź gdy jesteśmy pożyczkodawcami, umożliwia kreowanie stablecoinów, umożliwia jakby różnego rodzaju kolaterale, masa różnych Algorand Standard Assets, czyli tokenów Algorand, asetów Algorand może być użyte jako wasze zabezpieczenie pod wykreowanie waszego stablecoina. Z tym stablecoinem można robić wiele różnych rzeczy. No, AlgoFi to dopiero początek szerszej drogi DeFi, która na Algorandzie powstaje. Jest to jeden ważny klocek, projekt, w który zainwestowało wiele dużych funduszy na etapie seed roundu, o tym też sobie powiemy. No i jest to ten element układanki Algorandu, który jest niezbędny, by cała reszta mogła kwitnąć. On na tym etapie moim zdaniem jest już super ciekawy, super użyteczny, szybki, dosyć wydaje mi się, że fajnie się to może przyjąć. No więc zapraszam na krótkie wprowadzenie, czym jest AlgoFi, no i kilka moich takich spostrzeżeń podczas używania tego rozwiązania. Postaram się tutaj coś tam poopowiadać. Mam nadzieję, że będzie to dobry start, jeżeli chcecie wejść w ekosystem DeFi na Algorandzie. Zapraszam. Jeszcze przypomnę, że to, co tutaj omawiam, no to jest moja opinia, to nie jest porada inwestycyjna. Ja nie jestem doradcą inwestycyjnym, zajmuję się tym hobbystycznie, no i wszelkie tematy, no to jest wejście w technologię, wejście w to, jak tego używać. To nie jest zachęcanie do inwestowania, to nie jest też zniechęcanie, tak naprawdę to jest wasza sprawa, co robicie ze swoimi środkami. Ja osobiście, gdy się bawię takimi rozwiązaniami, robię to na początek małymi kwotami, no jeżeli coś mnie zachęci, przekona, no to czasami wchodzę w to troszeczkę grubiej, natomiast no każdy z nas ma inne podejście, każdy z nas jest tutaj z innych powodów, no i musicie sobie sami ocenić też ryzyko. To są wszystko nowe rozwiązania. Tutaj powiedzmy, że ten ekosystem DeFi na Algorandzie, on jest troszeczkę w tyle za tymi wszystkimi rozwiązaniami Layer 1, które ożyły w 2021 roku. One były kompatybilne z Ethereum Virtual Machine. Algorand buduje swoją technologię całkowicie inaczej. Ma nowy, inny język programowania. Wszystko jest zrobione w warstwie pierwszej, nie na kolejnych warstwach, tak jak to ma Ethereum i wszystkie kompatybilne rozwiązania z Ethereum. To ma swoje konsekwencje dla Algorandu, jeżeli chodzi o to, że same wykonywanie się smart kontraktów jest dużo tańsze. Samo jakby swapowanie asetów jest dużo tańsze. Wszelkie transakcje są dużo tańsze i dużo szybsze i powinno to się skalować. Zobaczymy, jak to będzie się tutaj rozwijać wraz z czasem, ale powinno to się skalować. Natomiast no, wszyscy budowniczy na tym ekosystemie muszą się z tym wszystkim zapoznać od nowa. To nie jest tak, że ktoś zaznajomiony z Ethereum Virtual Machine wejdzie w Algorand od tak. Wymaga to jednak troszeczkę dostosowania swoich umiejętności, stąd to tempo zakwitania poszczególnych rozwiązań na Algorandzie, ono
jest trochę opóźnione względem innych rozwiązań. Natomiast wierzę, że w długiej perspektywie to jest z plusem dla Algorandu. Wybrali swoją drogę. Ja też wybieram właśnie takie rozwiązania, które niekoniecznie kopiują coś, co już jest, ale wybierają swoją drogę i wierzę, że jeżeli ta droga jest słuszna, no to w długiej perspektywie czasu to wyjdzie im na dobre. No więc bawię się tym, testuję, no i przypominam, że jeżeli sami będziecie się tym bawić i testować, no to nie inwestujcie więcej, możecie stracić. To są nowe rozwiązania, one mogą mieć jakieś błędy, dziury i tak dalej. No i w szczególności musicie zrozumieć, jak to wszystko działa, jak tego używać, więc też zalecam ostrożność. No i pamiętajcie, że cokolwiek tu inwestujecie, no to na własną odpowiedzialność musicie się pogodzić z potencjalną stratą, ale mam nadzieję, że przyniesie Wam to również zysk w długim perspektywie, bo chyba też po to tutaj jesteśmy. No dobra, no to AlgoFi, trochę krótkiej historii na temat tegoż rozwiązania. Tu się kręcę w okolicach Orłowa w międzyczasie. Pogoda jest świetna, no więc mam nadzieję, że jakieś tutaj mi się uda znaleźć jedynie zaciszne miejsca z dala od szumu wiatru i fal, no bo jednak dzisiaj trochę tutaj wieje, więc przy klifie orłowskim się skrywam. Zapraszam. 30 listopada dowiedzieliśmy się, że AlgoFi zebrało 2,8, prawie 3 miliony dolarów, by zbudować zdecentralizowany lending market właśnie na Algorandzie. No i Algorand tutaj pomaga, aby to wszystko było zrobione w sposób tani, niskie koszty. Jakieś samoloty, helikoptery latają, mam nadzieję, że nie wojskowe, może dajmy im chwilę. No więc Algorand tutaj pomaga, żeby to wszystko było przy niskich kosztach i by do rynków finansowych tak naprawdę weszła taka kosztowa wydajność, by pozyskanie kapitału, by transformacje tego kapitału było wydajne, szybkie. To daje sama technologia, omawiam to w wielu poprzednich filmach. No i teraz sam AlgoFi, no to z jednej strony pozwala nam wykreować stablecoin skolateryzowany, zabezpieczony różnymi asetami, jest ich w tej chwili cała masa już na AlgoFi'u, no a jednocześnie potem ten stablecoin może być użyty w innych operacjach, nie tylko w AlgoFi'u, ale w szerszym ekosystemie Algorandu. No i ta runda tych 3 milionów dolarów to była wczesna runda fundowania poprowadzona przez duży fundusz z ekosystemu Algorand, Union Square Ventures, Arrington Capital, Pillar VC. Zaproszeni byli również Y Combinator i Formulate Ventures, no i kilka jeszcze innych VC do tego wszystkiego. Tak naprawdę no zawsze to jest tak, że te wczesne rundy są zamknięte na zaproszenie i tak dalej. No i ten projekt sobie zebrał ten początkowy kapitał, wystartował. Na tej bazie już chwilę później udało im się uruchomić mainnet, bo oczywiście te prace trwały sobie już przez jakiś tam czas. Na tą chwilę już można robić lending, można zarabiać yield, znaczy generować sobie jakieś oprocentowanie z naszych wkładów. Można zarówno zaciągać pożyczki, jak i być pożyczkodawcą. No i wiele innych rzeczy jest już dostępnych w tym rozwiązaniu. Dalej AlgoFi pracuje jeszcze nad tym, by był governance model wbudowany do tego rozwiązania, by były fiatowe szyny, fiatowe rampy, on-rampy, off-rampy. No i tak naprawdę długofalowa wizja dla AlgoFi'a jest, by stać się natywnym bankiem krypto. Pierwszym z dużym, z poważnej, że tak powiem, półki bankiem krypto świata. Natywnie złączonym z tym, co ta technologia niesie, jednocześnie dającym to zaczepienie do tradycyjnego świata finansów i przekonwertywująca świat finansów tradycyjny na krypto. Taka jest wizja. No i 17 grudnia 2021 roku dowiedzieliśmy się właśnie, że już uruchomił się mainnet i pierwsze funkcjonalności w tym stablecoin
ten STBL, taki jest symbol skolarteryzowany algo coinami, ale też masą inną algo assetów, GoBTC, GoETH i tak dalej, odpalił się na właśnie AlgoFi'u. No i AlgoFi ma ten swój algorytmiczny stablecoin STBL przywiązany jeden do jednego do dolara amerykańskiego, zabezpieczony różnymi kryptowalutami. Na tą chwilę, jak sobie sprawdzimy, no to jest naprawdę bardzo, bardzo wczesny etap, początek tego ekosystemu. Sam stablecoin ma kapitalizację 4 miliony dolarów, więc to jest jeszcze bardzo niewiele. Natomiast jest to wszystko tak sprytnie zrobione, że no, ten stablecoin ma być furtką do tego właśnie capital efficiency, do tego byśmy mogli łatwo mieć dostęp do innych operacji na kapitale w szerokim ekosystemie Algorandu. Bardzo łatwo będziemy mogli wszelkie te asety móc pożyczać, kolateryzować, będziemy je mogli wkładać w inne rozwiązania. W bardzo łatwy sposób możemy robić tutaj farming, zaraz o tym opowiem. No i wiele, wiele innych rzeczy jest możliwych właśnie dzięki konstrukcji tego rozwiązania. Przypomnę, że no w ogóle tutaj takie te kluczowe pilary Algorandu, AlgoDex, czyli DEX dla Algorandu, AlgoFi, czyli stablecoin, lending protocol, AlgoMint, czyli wrapowanie różnych asetów z innych blockchainów, takich jak Ethereum czy Bitcoin, Tinyman, no to są wszystko taka układanka protokołów, takie grubsze rozwiązania, które sprawiają, że w zasadzie ta baza ekosystemu Algorand zaczyna być kompletna pod to, by właśnie, mam nadzieję, że zobaczymy w najbliższym czasie wzrost TVL-u na Algorandzie, wzrost tych rozwiązań, które się budują i kapitału, które one zaczynają w rezultacie gromadzić. Takie mam tutaj przeczucie. No i teraz na starcie wymintowano 1 miliard tych stablecoinów w AlgoFi'u, to znaczy nie wszystkie są w obiegu. Użytkownicy będą mogli wpłacać różne aktywa, jak sobie zobaczycie w AlgoFi'u w zakładce Lend Borrow, ilość tokenów, które można użyć jako kolateral, ona jest bardzo duża już w tej chwili, no więc użytkownicy wpłacają różne aktywa. No i dopiero gdy jest równoważność zabezpieczenia za tym stablecoinem, no to dany stablecoin, ten STBL, jest wypuszczany na rynek, jest uwalniany. On nie będą jakby fruwały stable oczywiście bez pokrycia. To nie jest taki typowy algorytmiczny stablecoin, to jest stablecoin skolateryzowany, więc mamy wymintowane gdzieś tam w gotowości miliard takich coinów, ale w obiegu na tą chwilę na przykład jest 4 miliony mniej więcej, bo tyle ma kolateral, a kolateral dostarczają użytkownicy, czyli my. Wiele podobnych rozwiązań oczywiście znamy z tego, co już jest na rynku. No ale dla AlgoFi'a to dopiero początek. W nadchodzących miesiącach będą nowe funkcje, będzie cały governance uruchamiany. Zresztą funkcje lending, swapping, zapping, staking, co tam jeszcze jest? No zaraz sobie jeszcze przez to wszystko przejdziemy, one już działają. Governance się uruchomi, ale będzie, co istotne, cały program rewards, ten szerszy program rewards, nagród uruchomiony przez Algorand Foundation dla szerszego ekosystemu Algorand. On opiewa na ten rok na kwotę 300 milionów dolarów. Program zachęt dla różnego rodzaju mostów, AMM-ów, DEX-ów, protokołów typu lending, borrowing, by jakby zbootstrapować, by wystartować ten Algorand ekosystem. To są środki z funduszów Algorand, które będą przeznaczane na nowe projekty jako program zachęt. I to już zaczyna obowiązywać dla AlgoFi'a i będzie się dalej rozszerzać. Zobaczycie między innymi przy różnych z tych funkcji, w szczególności jeżeli pożyczacie jakieś środki, mintujecie stablecoina, dostajecie z tego jakieś odsetki. Część z tego jest w postaci
właśnie dodatkowego programu nagród z tego, z tych 300 milionów dolarów przeznaczonych z Algorand Foundation. Interfejs AlgoFi to ładnie rozdystrybuowuje, ile zarabia Wam, znaczy rozdystrybuowuje i pokazuje też, wizualizuje, ile zarabia Wam sam protokół, a ile jest dodatkowych tych dotacji, tych program nagród przeznaczonych przez Algorand Foundation. No więc przejdźmy może teraz szybko przez moje doświadczenia, co ja tam sobie poklikałem, starałem się przejść przez większość, w zasadzie wszystkie funkcje, no ale oczywiście nie wszystkie asety na tym AlgoFi'u, no i jak to wszystko dla mnie zadziałało, krótko to tutaj omówię. No więc do AlgoFi'a zalogujecie się m.in. przez mobilny portfel Algoranda. Ja posługiwałem się MyAlgo Walletem. Działa to wszystko bardzo fajnie. No i oczywiście ja tam sobie jakieś 30 algosów dla testu na początek zdeponowałem, z czego na początku będziecie musieli wykonać, gdy połączycie swój portfel i będziecie chcieli wykonać jakieś operacje no natury lendingowo-borrowingowej, musicie zrobić tak zwany opt-in. No i to jest pierwsza i chyba jedyna znacząca opłata, którą poniesiecie. To jest tak naprawdę około 3 algo z kawałkiem opłaty za składowanie naszych informacji na blockchainie w protokole AlgoFi w sposób bezpieczny, nienaruszalny i tak dalej. No więc takie coś należy sobie zabezpieczyć. W sumie nie sprawdzałem, czy to jest jakaś opłata, czy depozyt, czy to jest do wyciągnięcia. Jak ktoś to rozpoznawał, to dajcie znać, może ja to też rozpoznam. Na tą chwilę jest to mało, ale za jakiś czas może być dużo. No więc ten opt-in, opłata na początek uiszczamy. No i potem tymi moimi środkami się jakoś tam skromnymi pobawiłem. A czy w ogóle warto sobie zwrócić uwagę na sam interfejs. Tutaj postaram się jakieś screeny dać z tego, ale myślę, że najlepiej się zalogować. Po lewej stronie mamy Lend, to jest pierwsza opcja, potem mamy Swap, Pool, potem mamy Zap, Stake, Farm, Account i też analitykę. No i ta pierwsza, najbardziej podstawowa opcja to jest Lend. Ona nam daje dostęp do pożyczania stablecoina, bo realnie to się tak nazywa. Taka operacja się dokonuje w zamian za różne kryptowaluty. No i na pierwszej stronie widzimy total supply, czyli ile całkowicie zostało zdeponowanych różnych asetów, i total borrow, ile zostało pożyczonych całkowicie asetów z tego protokołu. Jeżeli Wy sami dostarczycie jakieś asety bądź pożyczycie, to będziecie mieć również bardzo ładnie uwidocznione Wasze depozyty bądź Wasze pożyczki. No i jest też guziczek Claim Your Pending Rewards, bo za każde z Waszych operacji, prawie każde z operacji, czy to lend, czy borrow, są naliczane nagrody i interfejs Wam pokazuje, jakie to są nagrody w ujęciu rocznym, zaraz tego przejdziemy. No i to jest jakby na bieżąco naliczane, Wy to możecie w każdym momencie sklejmować właśnie tym guzikiem i nawet jak się będziecie już po paru minutach bawić tą aplikacją, to Wam się już jakieś nagrody naliczą, oczywiście adekwatnie do tego, jakby co robicie, jakimi kwotami operujecie. No i total supply w protokole na razie, czyli całkowite asety, które gdzieś tam zostały zdeponowane w protokole, to jest 77 milionów, pożyczek jest 38 milionów. No i poniżej są asety, które właśnie w tej chwili są już używalne w tym protokole. Algo to jest 31 milionów dolarów, tyle jest dostarczonych wkładów od użytkowników depozytów. Stable, tyle jest samego stablecoina, 5 milionów. USDC 35 milionów dolarów, GoBTC 4 miliony dolarów, GoBTC, czyli Bitcoin wymintowany na Algomincie, i GoETH 1,5 miliona dolarów, czyli Ether wymintowany na Algomincie. Tyle jest depozytów ze strony różnych użytkowników. Jeżeli Wy zdeponujecie jakiś asset celem wymintowania stablecoina, no to również, bądź innym celem, no to również się tutaj będziecie do tego kontrybuować.
No i teraz możemy sobie patrzeć na to, czym ja się bawiłem. Ja na początek sobie zdeponowałem tam kilka algosów do protokołu. W tej funkcji widać, że deponując algosy, my mamy 0,29%, czyli niedużo tego zysku generowanego przez protokół, plus 2,45% zysku właśnie z tych puli nagród w postaci dodatkowych algo, więc w sumie daje 2,7% w skali roku, no powiedzmy, że całkiem niedużo. Natomiast jak sobie patrzymy na stablecoin, na STBL, no to on nam daje 5,26% w skali roku za zdeponowanie go. No i teraz my tym samym protokołem, tą samą stroną, że tak powiem, możemy również pożyczać różne asety. Te same asety, które możemy deponować, my je możemy pożyczać, więc pożyczamy nie tylko stablecoina, możemy pożyczyć algo, możemy pożyczyć USDC, możemy pożyczyć Bitcoina, możemy pożyczyć Ether w tym protokole. No i mamy również w tej jakby na tej głównej stronie w zakładce Lend informacje o tym, jakie są oprocentowania przy pożyczaniu. No i dla algo ja sobie pożyczyłem, najpierw zdeponowałem trochę algo, a potem sam pożyczyłem też trochę algo. W zasadzie zrobiłem to bardziej tak dla testu. Potem pożyczyłem też samego stablecoina STBL. No i tutaj jest taka właśnie ciekawostka, że za pożyczenie algo my mamy 3% w skali roku, to są te odsetki, które musimy zapłacić, ale jest w ramach tego reward pula bonus 2,45%, więc my realnie płacimy tylko 0,5% w skali roku za pożyczenie algosów, więc no bardzo ciekawa opcja tak naprawdę. No ale tak naprawdę za chwilę przejdziemy do tego, że możemy pożyczać inne asety i za to, że my je pożyczymy od kogoś, jeszcze nam będą płacić właśnie dzięki temu, że ten to dofinansowanie z tego funduszu algorandowego na wzrost ekosystemu jest na tyle duże, że przerasta oprocentowanie odsetki z tych naszych pożyczek, więc proponuję, żeby tutaj, jeżeli się będziecie tym bawić, sobie potestować różne opcje, zobaczcie, co tam jest w ogóle powypisywane, porównajcie sobie te procenty. Być może będą z tego jakieś, nie wiem, czy dropy za jakiś czas, czy inne rzeczy, ale na pewno warto zobaczyć, jak to działa, w szczególności być może niektóre z tych API będą z czasem rosły na tyle, że one będą dużo atrakcyjniejsze niż to, co mamy chociażby za governance. Swoją drogą, konkurs governance rozstrzygnąłem, jeszcze się ze dwie osoby nie zgłosiły po nagrody, więc zwróćcie do filmu, już nie pamiętam którego, ale chodzi o konkurs, w którym prosiłem Was o podanie przepisu na jakiś fajny yield, który można różnymi rozwiązaniami bazującymi na Algorand wygenerować. No i tam było kilka nagród wręczonych właśnie przeze mnie, więc jeszcze chyba dwie osoby nie odebrały nagród. Jak oglądniecie film, no to na pewno będzie jasne, kto jeszcze się nie zgłosił. No i tak jak mówię, ja na początek dostarczyłem do protokołu 10 algosów. To mi tutaj na wczoraj był wtorek, dzisiaj jest środa, jak nagrywam, oprocentowanie sumaryczne, to te algosy dla mnie pracowały na 2,7 w skali roku. Następnie sam od siebie, znaczy nie od siebie, od szerszej puli pożyczyłem 5 algosów dla testu, żeby zobaczyć, jak to wszystko sobie działa. Te 5 algosów pożyczyłem, bo mogłem pożyczyć tak naprawdę, bo miałem zastaw. Jeżeli my mamy coś supply dostarczone do protokołu, no to tylko wtedy możemy pożyczać inne asety, gdy mamy ten collateral, tak? Czyli to, że my wkładamy, czy to algo, czy stable, czy USDC, czy Bitcoin, czy GoBit, GoBTC, GoETH do protokołu, no to nas upoważnia, że my możemy pożyczać od protokołu, bo uwiarygodniliśmy się, zdeponowaliśmy coś. Jednocześnie na tym depozycie zarabiamy, ale z drugiej strony możemy pożyczać. No i ja tu sobie pożyczyłem 5 algo, tak jak powiedziałem, na 0,5% w skali roku, bo ten bonus mi to
niwelował tą wyższą stawkę oprocentowania za pożyczkę. No i potem sobie sprawdziłem, jak działa spłacanie tego, guzik repay jest, czyli jak się wklikamy w ten asset, który mamy pożyczony, no to możemy kliknąć repay, możemy wybrać, czy chcemy całość, czy częściowo. Ja sobie spłaciłem całkowicie tą moją pożyczkę Algosów również. Oczywiście to wszystko odbywa się w sekundach, to jest wszystko momentalnie, transakcja jest finalizowana, więc zobaczycie, jak sobie fajnie tutaj protokolik działa. No i następnie jakby ciągle mając zdolność kredytową, bo nie ruszam mojego kolateralu w formie Algosów, pożyczyłem sobie stablecoina, no bo zobaczyłem, że na STBL mamy owszem zapożyczenie 4% w skali roku, tyle będę musiał płacić w skali roku za pożyczenie, ale reward z funduszu Algorand, ten taki na zastymulowanie ekosystemu, jest 5,25% w skali roku, więc sumarycznie to, że ja pożyczę stable'a, dostaję 1,25%, jeżeli od 4% odejmiemy te 5,25, no to nam daje 1,25% na plus, tak? Czyli ja pożyczyłem sobie stablecoina za to, że zdeponowałem moje algosy. Te algosy pracują dla mnie, ten stablecoin również dla mnie generuje yield. No więc ciekawa opcja, że za pożyczenie pieniędzy to nie ja spłacam dług, to nie ja muszę płacić odsetki, tylko te odsetki się same spłacają, a jeszcze nawet mi dopłacają za to. Oczywiście jest to jakiś tam efekt krótkofalowy na wzrost ekosystemu, z czasem to powinno się kształtować troszeczkę inaczej. No ale możecie tam sobie potestować, popatrzeć na różne konfiguracje, być może któraś z tych opcji będzie dla Was w ogóle atrakcyjna. Ja na razie robię to stricte dla zapoznania się z rozwiązaniem. No i tego mojego stablecoina też spłaciłem, tą pożyczkę, też się to bardzo wszystko szybko odbyło. U góry jest taka zakładka, już nie pamiętam, jak się nazywa, ale chyba jakiś Your Borrowed Utilization, czyli jak bardzo mogę jeszcze pożyczać, jak bardzo mogę się zapożyczyć. Ogólnie mierzy to, u mnie to było 86%, no ale to tak naprawdę zmienia się z chwili na chwilę, w zależności od proporcji waszego wkładu do proporcji waszych pożyczek. Jeżeli dacie, jakby zużyjecie cały wasz kolateral na zaciągnięcie pożyczek, no to będzie tam 100%. No i jakby u mnie było to 86%, bo ja włożyłem 10 algosów, mogłem wziąć 5 algosów pożyczki, włożyłem 10 dolarów, powiedzmy, że w ten sposób mogłem wziąć 5 dolarów pożyczki z kawałkiem, wziąłem 5, więc to wyszło 86%. Proponuję się z tym pobawić, proponuję sobie popatrzeć na te informacje przy każdym z asetów Go Bitcoin, Go ETH, USDC, Stable, Algo, jak wyglądają te APY-e, ile wynosi to oprocentowanie roczne, ile jest tam dofinansowania z funduszu Algorand. To się może zmieniać na plus, dalej jeszcze może być uruchomiony ten fundusz właśnie celem stymulacji ekosystemu. Działa to naprawdę intuicyjnie, fajnie, szybko, te koszty transakcyjne są nieduże. Poza tym jednym opt-inem na początku, tak jak wspomniałem, który jest jednorazowy, jak tutaj zrozumiałem z tego wszystkiego. Następnie możemy sobie pójść do opcji swapowania, tak? Tutaj też mamy swapowanie, możemy swapować algo na masę innych, też nie tylko algo, masę różnych algo assetów, algo standard asset tokenów na inne tokeny, możemy sobie zaswapować. No, to jest między innymi coś, co ja też zrobiłem, potem sobie algo zaswapowałem na stable'a, czyli to, co wcześniej opisywałem, to było pożyczenie stable'a, ale potem tego stable'a spłaciłem, miałem z powrotem moje algosy, że tak powiem, w kieszonce, no więc stwierdziłem, że sobie zaswapuję na tego stable'a, ale możecie też DeFly'a sobie zaswapować, możecie Bitcoina sobie kupić, czy też zaswapować, jakkolwiek tutaj to nazwiemy, możemy sobie Opulus, GoEth i tak dalej, masa Algorand Standard Assets, wymintowanych assetów, zbridżowanych assetów jest tutaj dostępne. Ja sobie tego stablecoina
na mojego STBL wymieniłem, znaczy otrzymałem go słapując trochę algosów. No to myślę, żeby zobaczyć, jak to działa. Macie tam wszystkie informacje, price impact, jaki jest tam tolerance, jaki jest fee. Fee jest 1,4%, czyli tyle zapłacicie liquidity providerom za tego swapa, więc otrzymałem te moje stable, no i następnie się znowu tymi STBL-em pobawiłem trochę w protokole deponowania, tak? Czyli znowu zdeponowałem sobie STBL-a, zobaczyłem, on na 5% pracował dla mnie, oczywiście przez chwilę tylko na ten czas testu, wyciągnąłem z powrotem go z protokołu, no i tam sobie różne operacje robiłem tak naprawdę dla testów, dla zobaczenia, o co w tym wszystkim chodzi. Nie będę dzisiaj przechodził przez wszystkie funkcje, ale również wchodziłem w pooling, tak? Czyli my możemy być liquidity providerem dla dowolnej z tych PAL, algo STBL, algo USDC, USDC, STBL i tak dalej. Czyli możemy być tą stroną, która dostarcza płynność. Tutaj się to odbywa w proporcji 50-50, czyli musimy dać porówno w proporcję dolarową jednego i drugiego asetu. No i my dzięki temu oczywiście, że dostarczamy tą płynność, zarabiamy to fee, te liquidity provider fee, te 1,4%, no ale też tutaj się pojawiają te nagrody z funduszu Algorand. No i za dostarczenie płynności dla Algo Stable miałem 5% rocznie za bycie liquidity providerem. Więc też można się w tą stronę pobawić. Teraz, gdy my wkładamy nasze tokeny jako liquidity provider poprzez pool, no to zarabiamy te swoje procenty, otrzymujemy oczywiście, tak jak w każdym innym protokole, te nasze LP tokeny, czyli liquidity provider tokeny dla danej puli. Jeżeli są to, jest to pula Algo Stable, no to powinniśmy dostać takiego LP tokena, ilość tam LP tokenów, która odzwierciedla nasz udział w puli. No i te LP tokeny są nam potrzebne do tego, żeby wyjść z puli, czyli gdy my damy remove assets, jeżeli wyciągamy nasze, chcemy wyciągnąć oryginalne asety z puli, no to te nasze LP tokeny są nam do tego potrzebne, inaczej nie będziemy w stanie tego zrobić. Remove asset burn uruchamia funkcję, czyli palone są LP tokeny, a nasze oryginalne tokeny, w moim przypadku to były Algo STBL, są mi zwracane na portfel. No ale zanim zanim wyciągniemy nasze nasze LP tokeny z tego protokołu, z bycia liquidity providerem, no to warto jeszcze zrozumieć, że można z nimi robić inne rzeczy. No to jest ta rzecz związana z farmingiem. Farming, czyli my możemy je w cudzysłowie stake'ować. No i tutaj znowu opcja stake na liście po lewej stronie. Tam są dostępne pary przeróżne. No i warto sobie zobaczyć, że niektóre z par, dla których będziemy dostarczać płynność, jak na przykład Xfinite, to jest ten projekt, powiedzmy, zdecentralizowana rozrywka, w parze z Algo, zdaje się, dawał 96%, więc jeżeli my będziemy dostarczać płynność tokena Xfinite i Algo z drugiej strony, dostaniemy nasze LP tokeny, dostaniemy tam jakieś procenty za bycie liquidity providerem, ale potem tego naszego LP tokena możemy poprzez farming włożyć na 96% w skali roku. Dla GoBTC Stable farmienie tych LP tokenów to jest 32% w skali roku. Dla tej mojej pary, którą sobie testowałem, Stable Algo, czyli STBL Algo, to jest 15% w skali roku, więc znowu warto sobie zobaczyć za farmienie w LP tokenów, jakie są wasze zyski, no bo to może być całkiem niezły zysk tak naprawdę. I teraz no, w czasie, jak organizowałem konkurs na najlepszy yield za użycie algosów w różnych protokołach, no to Algo Fi jeszcze
Nie, był już live, ale no nikt tutaj się tak bardzo w to nie zagłębił. No bo można było spokojnie na przykład opisać coś takiego, że biorę moje algo tokeny, swapuję je na Xfinite, wkładam algo Xfinite 50-50 do puli, dostaję LP tokeny z tej puli, które następnie farmię, no i całościowo z tego mam 130% w skali roku, tak by to mniej więcej wyszło. Przynajmniej na dziś, nie wiem jak to było na wówczas, bo nie sprawdzałem, no ale pewnie można było coś pokombinować. No więc farmienie jak najbardziej działa. No jak jesteśmy przy farmieniu, no to warto przejść do opcji ZAP z takim, no co to jest, taki piorunek. ZAP jest to wykorzystanie złożoności takiej, powiedzmy, tych wszystkich, może prosto mówiąc, ZAP jest to bardzo łatwe otrzymanie LP tokenów, możliwość niejakoby kupienia LP tokenów, tak to można było powiedzieć, ale w rezultacie w webechach protokół sam za nas zrobi wszystkie operacje potrzebne do tego, by takie LP tokeny powstały. Czyli ja mogę na przykład wziąć moje 10 algo i poprzez ZAP wejść w posiadanie dowolnych LP tokenów dla dowolnej pary. W rezultacie, jeżeli ja sobie na przykład za moje algo będę chciał otrzymać LP tokeny dla właśnie wspomnianego Xfinite Algo, no to mam tutaj towarzystwo, proszę, edukujemy psy na temat Algorandu, również się zainteresował. No więc poprzez opcję ZAP ja za moje algosy kupuję sobie LP tokeny Algo Xfinite. Protokół w tle robi zakup tokena Xfinite, protokół w tle wkłada połowę Xfinite i połowę algosów do puli jako ten liquidity provider i protokół mi zwraca oczywiście z automatu moje LP tokeny, więc opcja ZAP to jest taki błyskawiczne wejście w bycie dostawcą płynności. No i potem możemy sobie takiego LP tokena bardzo łatwo, gdy już go sobie zakupiliśmy w cudzysłowie, możemy go sobie również zacząć farmić, więc to jest też bardzo, bardzo przyjazna rzecz, bo dla większości osób no może pojęcie w ogóle bycia dostawcą płynności jest nieco abstrakcyjne, natomiast opcja zakupu LP tokenów, jakichś tam tokenów po prostu, kolejnych tokenów, które można farmić na 100% w skali roku, już może coś więcej oznaczać na przykład. No, zaciekawiony jest. Muszę przyznać, że mamy tutaj algo zwierzyniec. No dobrze. Więc z opcji ZAP też sobie pokorzystałem. Można stake'ować stable'a na 7%. To też sobie przez chwilkę porobiłem. Jest bardzo fajna zakładka account, która nam daje informacje na temat naszego portfolio, ile pożyczyliśmy, ile mamy włożonego do protokołu, jaki jest nasz średni API na poziomie całego portfela, jakie są nasze transakcje, więc historia cała jest tutaj udostępniona. No i masa innych rzeczy, z którymi myślę, że warto się zapoznać. No i analityka, część analityczna, tam jest jakiś dashboard, czyli jeszcze ostatni guziczek, tam jest jakiś dashboard, możemy wejść w informacje na temat transakcji na poszczególnych parach. To jest jeszcze w miarę takie mało user friendly, ale też działa. No więc to są wszystko opcje, które w AlgoFi już ma uruchomione. Ja się każdą z nich przy wybranych parach pobawiłem. Moim zdaniem działa to dosyć intuicyjnie. No może jestem trochę zakrzywiony, bo trochę już różnego rodzaju tych rozwiązań przeklikałem na różnych platformach, ale co mogę powiedzieć, AlgoFi moim zdaniem działa szybko, koszty transakcyjne są super niskie, z wyjątkiem tego opt-ina pierwszego. No jest to dosyć intuicyjne, sam dashboard dużo mi mówi, mam jedno miejsce, gdzie widzę zbiorczo, jakie są moje obecne pozycje, mogę bardzo łatwo się przeklikać z opcji lend do opcji repay, więc jakby są polinkowane poszczególne
jakby procesy biznesowe w tych różnych funkcjach, także ja nie muszę się zastanawiać, jak odkręcić daną transakcję, którą kiedyś tam wykonałem. Interfejs mnie sam przez to przeprowadzi. Ewidentnie słucha, no ewidentnie zainteresował się Algorandem. No więc dla mnie jest to bardzo fajne rozwiązanie. Stoi za nim... Temu drugiemu nie za bardzo się spodobało. Stoi za tym rozwiązaniem ileś tam ważnych venture capital. Jest to jeden z kluczowych protokołów na Algorandzie. Wydaje mi się, że warto go poznać. No więc jeżeli Was to zachęciło, no to zostawcie jakiś komentarz, czy mam utrzymywać AlgoFi w kontekście właśnie, co tam się dzieje na bieżąco. U mnie na pewno trafia to na listę protokołów, które będę śledził w miarę na bieżąco, którymi się pewnie będę próbował posłużyć celem zmaksymalizowania jakichś yieldów w ujęciu rocznym, w celem puszczenia moich algosów w obieg. Oczywiście nie wszystkich jakichś tam części. Znalazła się właścicielka od AlgoFana. No szkoda, bo miałem tutaj jednego widza, przynajmniej jednego. No to jednego zwierzęcego, bo zakładam, że jednak tu parę osób to słucha Was z drugiej strony, ale dajcie znać, czy słuchają Was jakieś pieski, koty, albo chomiki, albo inne zwierzątka zainteresowane kryptowalutami. Więc wracając do AlgoFi'a, na pewno będę sobie dalej eksperymentował i szukał opcji na zmaksymalizowanie yieldu z algosów. No a na dziś to tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Dzięki wielkie za wysłuchanie do końca, jeżeli wysłuchaliście. No i do usłyszenia następnym razem, pewnie jeszcze w tym tygodniu. Cześć!